Shan przycisnęła Norbiego. Nie miał wyjścia, wyznał jej całą prawdę. Izabella Kszan zaprosiła do swojego programu w kanale Zero dobrego znajomego z czasów TVP, Norbiego. Tematem były między innymi zarobki, a prowadzącą szczególnie interesowało, ile piosenkarz zarobił na hicie Kobiety są gorące. Przyparty do muru, w końcu się przyznał. Kszan przeszła z TVP do kanału Zero. Izabella Kszan przez kilka dobrych lat była gwiazdą TVP, do której trafiła po wygranych wyborach Miss Polonia w 2016 roku. Rok później zaczęła prowadzić cykl Like, w pytaniu na śniadanie, a później została hostessą w Kole Fortuny. W końcu też doczekała się swojej szansy jako główna prezenterka w śniadaniówce TVP, a do pary dobrano jej doświadczonego Tomasza Kamela. Oboje bardzo się zresztą polubili i zaczęli nawet określać siebie duetem Kszamelan. Niestety, na początku roku oboje zostali bez pracy, po tym jak producenci wymienili wszystkich prowadzących w pytaniu na śniadanie. Izabella Kszan jednak szybko znalazła zatrudnienie w kanale Zero, a niedawno Krzysztof Stanowski zatrudnił u siebie także Tomasza Kamela. Do swojego porannego programu Izabella Kszan postanowiła ostatnio zaprosić dawnego znajomego w TVP, Norbiego. I poruszyła wątek, który zainteresował bardzo internautów. Kszan zapytała Norbiego o zarobki. Przyznał się. Izabella Kszan i Norbi znają się doskonale z Koła Fortuny, na planie którego spędzili kilka lat. Prezenterka po starej znajomości postanowiła zaprosić kolegę do swojego programu w kanale Zero. Podczas rozmowy padło pytanie o zarobki, a konkretnie o tantiemy z piosenki Kobiety są gorące, która do dziś jest hitem i chętnie jest śpiewana nie tylko na koncertach wokalisty, ale także na różnych imprezach. Norbi stwierdził, że nie da się tego dokładnie policzyć. Chwilę później jednak padły konkretne kwoty. I to nie małe. Jak się okazuje, pod koniec lat 90. za wspomniany utwór i trzy inne za rok otrzymał aż 150 tysięcy złotych od ZAXU. Dzisiaj to jest rocznie na poziomie 30 tysięcy złotych, dodał.